Dziękuję, panie marszałku. Szczęść Boże wszystkim obrońcom życia ludzkiego, takiego malutkiego człowieczka zastali wszyscy posłowie w ławach poselskich. I ja bardzo dziękuję w trybie oświadczenia poselskiego tym, którzy w ostatnich godzinach, dniach wespół w zespół i tu w Sejmie, i tam przy ulicy Wiejskiej walczyli o bezpieczeństwo życia ludzkiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o prawną gwarancję bezpieczeństwa przeciwko projektom legalizacji dzieciobójstwa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, że sprawa bezpieczeństwa życia ludzkiego nie jest ci to jedna z kwestii, jak to lubią mówić publicyści i politycy, asekuranci, kwestii obyczajowych, światopoglądowych, w domyśle uznaniowych. To jest kwestia należąca do sfery bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa. Jeśli mały człowiek, mały Polak nie jest bezpieczny, w konsekwencji nikt nie jest bezpieczny, a każdą grupę można dowolnie werdyktem demokratycznym nominować do grona wykluczonych, do grona wyjętych spod prawa. Nie dopuśćmy do tego, żeby mali Polacy zostali wyjęci spod prawa. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, czego nam tu zabrakło w tych dniach, mnie osobiście, przedstawicielowi władzy świeckiej, 1460 część najwyższej władzy ustawodawczej w Rzeczpospolitej, mnie bardzo zabrakło głosu władzy duchownej. Eminencje, ekscelencje, zaszyliście się gdzieś i nam, świeckim grzesznikom, politykom, brakuje bardzo waszego głosu. Nie dajcie sobie wmówić, że masoński rozdział Kościoła od państwa to zasada, której mamy hołdować, której macie wy i my podporządkować się. Nie, naszą zasadą jest rozdzielenie władz. Cywilizowane, łacińskie, rozdzielenie władzy świeckiej i duchownej. Ja, przedstawiciel skromny, ułamkowy władzy świeckiej, wyrażam tęsknotę za obecnością władzy duchownej w polskim życiu publicznym. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Od 1 września ukraińskie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązkiem tym objętych będzie około 50 do 60 tysięcy dzieci. Dodatkowo, jak zadeklarowała minister Mucha, strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tak zwany komponent ukraiński, który będzie obejmować historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie. Będą tego uczyć jednak w polskich szkołach i na koszt polskiego podatnika. Ponadto wskazała, że nie ma zamiaru polonizować czy asymilować ukraińskich dzieci, które według niej powinny zachowywać swoją ukraińską tożsamość. To skandal, że polskie ministerstwo zgadza się, aby w polskich szkołach ukraińskie dzieci uczyły się historii, literatury czy geografii w standardach podyktowanych przez państwo ukraińskie. Jak będą wyglądać takie lekcje? Dzieci będą się uczyć, że Bandera czy Szuchewicz to bohater? Nie dziwi więc forsowanie przez obecny rząd usunięcia z podstawy programowej rzezi wołyńskiej i zastąpienie jej, cytuję, konfliktem polsko-ukraińskim. Żądamy informacji od minister, jak ma wyglądać przyszły rok szkolny dla naszych dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam posła Romana Fritza, Konfederacja. Czy pan poseł jest z nami? Jest. Proszę bardzo, panie pośle. Tak, a zanim poseł Roman Fritz, jeszcze chciałbym przywitać. Na galerii obradom przysłuchuje się grupa SELF, grupa adwokatów z Rzeszowa, działająca przy Polskim Związku Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy także wszystkich innych gości, którzy są z nami na galerii i przysłuchują się obradom. A teraz poseł Roman Fritz i kontynuujemy oświadczenia poselskie. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja powrócę do tego tematu przewodniego, który uderza mnie od samego początku tej kadencji, a więc procedowania
ustaw, prawa stanowionego w Polsce w takich kierunkach, aby Polaków po prostu dzielić. Pierwszą, przypomnijmy, ustawą, którą procedowaliśmy, to była kwestia in vitro, finansowana z publicznego grosza. Potem po jakimś czasie pojawiła się pigułka dzień po. Potem nieistniejący język śląski. No i wczoraj dramat w iluś tam aktach, który można nazwać jednym słowem aborcja. Zastanowiło mnie przede wszystkim podczas tej debaty, proszę Państwa, to, ile osób płci pięknej, ile białogłów, niewiast czcigodnych, one się na to bardzo obruszały, na to sformułowanie, jest tak niechętnych dzieciom. Mówię to jako eufemizm, eufemizm ogromny. Słowo dziecko w zasadzie tam w ogóle nie padało. Jak to jest możliwe, że osoby siedzące po lewej stronie tak nie cierpią tego największego daru? To jest dla mnie jakaś zatrważająca wiadomość. Kiedy stoję tutaj i mam zaszczyt pełnić mandat poselski. I druga kwestia, właśnie, przeszkadzanie z galerii. Widzowie mają w zasadzie zakaz odzywania się głośno, dlatego że my tutaj, to co robimy, to jest pełnienie mandatu posła. Są na to ustawy. I pani marszałek Monika Wielichowska wczoraj podczas mojej przemowy również nie interweniowała, kiedy z tamtej galerii jakieś strajki kobiet czy jakieś aborcyjne dream teamy po prostu kontestowały sens mojej wypowiedzi na głos. Bardzo to przykre. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam pana posła Andrzeja Zapałowskiego, także Konfederacja. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W prasie anglosaskiej, ale nie tylko, otrzymujemy komunikaty, że w ciągu kilkudziesięciu godzin może dojść do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Ludzie znający się na rzeczy widzą, że w najbliższych tygodniach, może szybciej, na Ukrainie będzie bardzo duża ofensywa. Zwiększa się presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, ataki na funkcjonariuszy Straży Granicznej, a my dalej funkcjonujemy jak w letargu. Po prostu projektujemy siły zbrojne na 2039 rok. Ja, proszę Państwa, staram się po prostu jakoś inspirować interpelacjami Ministerstwo Obrony, dopominać się. Mam zdawkowe ciągle odpowiedzi, że moje sugestie podlegają analizie, ale zwracam uwagę na rzeczy proste, na rzeczy oczywiste. Proszę Państwa, mówiłem o programie pilotażowym w armii, na przykład w obronie terytorialnej, żeby ci żołnierze, którzy mają pozwolenie na broń, żeby na początek im wydawać broń do domu. Bo jaki problem to jest kolejny pistolet, karabin, tym razem służbowy, wrzucić do szafy. Żeby budować tą kulturę w armii, żeby to przełamywać. W Estonii, szanowni państwo, broń, tak jak w całej Skandynawii i Szwajcarii, żołnierze o te mają w domu. A w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja, że każdy żołnierz ma w domu mieć do 10 tysięcy sztuk amunicji. I to jest poważne, małe państwo. Proszę państwa, żeby jeszcze jedno państwo uświadomić. Czas i wiar. 13-tysięczne przed konfliktem miasto na Ukrainie zdobywa więcej rosyjskich brygad niż ma cała armia polska. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem posiedzenie Sejmu i dziękuję wszystkim za udział.